Siemanko widzowie, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z miłości do dużych wielkości grze Forza Horizon 5. I co, kolejna moc atrakcji w nowym odcinku, jedziemy dokończyć tutaj to wyzwanie. Ja oczywiście na początku odcinka, jak to zawsze ja, płacz o aktywność, czyli lajki, komentarze, mile widziane. Pamiętajcie, że wasza aktywność pomaga w rozwoju kanału. No i co, lecimy sobie z kolejnym wyścigiem. Dalej kontynuujemy Hot Wheelsy. Obiecałem, że będę nagrywał, więc cisnę. Także lecimy z tematem. Czym wy nas tu uraczy ta dzisiaj? Na tych wyścigach. Bo już nie umiem się doczekać. Co tu będzie, no? No? I've always had a soft spot for the bone. Ooo, jaka furka sympatyczna. Let's go. A i my mamy jechać tym. Oh, did I tell you about the Maga nadjeżdża. No, but I have a feeling you're about to. O, trochę się ciulowo to prowadzi, już czuję. O kurde. To bardziej pływa niż jedzie. To nie jest fajne. No muszę uważać, kurde, naprawdę. To normalnie płynie, ślizga się cały czas. Nie ma przyczepności w ogóle. Nie wiem, jakim cudem to prędkość w ogóle osiąga, jak to się nie trzyma drogi. No ciężko się tym steruje, cholera. Nawet zakręt ciężko wejść, toporny strasznie ten sam pojazd jest. Nie spodziewałem się. Co ty tam wiesz, japę, znowu nie zawracaj gitary. Następnym razem już nie jedziesz ze mną, bo już mnie głowa boli od tego pierdzielenia farmazonów twoich. Jakieś głupoty mi tu na banie ciśniesz. Idziemy 6,5 km aż do przejechania. No dej, ta spokój. Dłuższych wyścigów nie było. Ale na razie dobrze idzie. Mów ma. Jo. Wszystko rozumiem. Wszystko przeczytałem oczywiście, nie? Bo się skupiam oczywiście na napisach. To jest najważniejsze. Co dziesiąte słowo zrozumiałem, co mówiła po angielsku. Znowu ten smok. Jo, ty byłaś. Ty widziałaś, jo. Ty się znasz na wszystkim. Przy ciebie się wyrąbywać zaczynam, bo czytam, co tam pieprzysz. Jak to ma być? Nie, siądzie ci fronta obok ciebie i ci dupę zawraca. Nie rozumiesz, że to wyścig jest? Co to? Jest, już hamować 16 km szybciej zacząłem i jeszcze się nie zmieściłem. Takie zakręty w grach wyścigowych to karalne. Powinny być normalnie. Wymyślanie takiego czegoś. Ile jeszcze? 2,5 km? O kurczę, nawet szybko zleciało. Chyba, żebym dosyć dobrze jechał. Dopóki znowu szligwa nie zacznie czegoś pierdzielić na banie. Aha, i coś jeszcze będzie. Bo nie jest koniec. Jeszcze do elementu docelowego nie dotarliśmy. Ale już dzisiaj, no, innego koloru jeb. Co będę tym miał robić? Jechać. A, czyli taki z dwóch etapów jakby wyścig, czy o co tu chodzi? To się do Hot Wheels nie kwalifikuje taka droga. Szukisi. Ja sobie w takie rajdy to ja mogę jeździć normalnie. Nie. Na Hot Wheelsach oni mi takie coś kazał jeździć, tu jakieś wertepy. Skandal. Nie lubię was.
No, oczywiście tak było. A TV series called Hot Wheels Accelerated in 2005, and tons of video games going all the way back to an 8-bit version in 1984. Oh, those were the days. Ile my mamy? Jeszcze 6 km do jechania. And get this. Jak nie ukończę na 3 gwiazdki, to was nie lubię, bo tam się już wyrąbałem. Oczywiście. Jak taki no. Jak typowa ameba, pojechałem. Da nam się zapierdzielać tylko, nie wiem jak długo. Nie wiem jak długo. O! Jump! Jump! Trafię? O, wow, trafiłem. Nawet nie wiedziałem, że to mam zrobić, ale jakoś się udało. Co to jest G-Force za punkt jakiś? Teraz uwaga, bo będę 500 tam gdzie. A co to? Aha, bo tu pod górę jest. Co to? A. No fajnie, że mnie wyrzuciło, tylko że samochodu jest problem kontrolować po takim wyrąbaniu. I spadła ta prędkość od razu. Teraz. O, teraz tak. O, tak. To jo, 300 na godzinę. Ale byli w tam walnąłem. Coś miliardów punktów na zmianę. But the rare cars are still worth a lot at auction. An ultra rare prototype of the 1969. Jakieś prezenciczki mi będą musieli dać za to. And some collections are estimated to be worth over a ile jeszcze? Kilometr. Kilometr. Several collector conventions began to spring up around the world, where fans could meet up to buy or sell cars, show off their collections. Nie widzę drogi tak trochę. Można się pomylić na tej rampie czasami, bo jak są te przeplatanki. To koniec już nie. Teraz. I co będzie? Co teraz będzie? No nic, monsterem jeszcze będę jechał. Nadjeżdżam, uwaga, rozjadę wszystkich za karę. No proszę, jakie zabawy tu dzisiaj są. Ja chętnie monsterkiem jadę. Nadjeżdżam, uwaga i tatela. Zdążycie się gdzieś wypierdzielę, bo to trochę fruwa ten monster. O, właśnie o tym mówię. Zaraz mu przód do góry podnosi, jak uskoczy. A przeciążenie na tym. No, siku nie zrób od razu. Mam nadzieję, że podpaski nie wzięłaś cały zapas albo pampers. Bo ci wilgoci nie nadąży odbierać z wrażenia. O właśnie, to mnie wkurza w tym samochodzie. I już jest problem go skontrolować po spadnięciu. Ale daj mu, daj mu! A gaz cisnął to wyga zamiast jechać. No to śnieg padają? Fajnie. Zaraz nic widział, nie będę mi się tyle naklei na szybę. Spoko, ile tu mamy? 2,5 km jeszcze do zawleczenia się. Ale za szybkie to to nie je. No super, to zrobiłem pięknie. Nie będzie trzech gwiazdek za takie pracowanie. Ale drift. Nie wiedziałem, że takim klocem można też driftować. Ale daje radę. No. Żeś powiedziała, jo. O losie. Umieram po tą górę normalnie. Nie dawa rady.
Za to teraz 500 pojadę. Uważaj, żeby z drogi nie wypaść. No, 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 oczywiście. Z profesjonalnym kierowcą jedziesz, co ty chciała. Jo, z takim właśnie profesjonalnym kierowcą, że nie może się zmieścić na torze. Także Michał. No, nagroda odblokowana, ale 3 gwiazdki nie daj ta. Bo mnie to interesuje. Najbardziej. Bo trochę tam same biłem w jednym momencie. No nie, no ile zabrakło? Za co? Czekaj. Spróbuj ponownie, to cały będzie od nowa? Sprawdzić to? Jedziemy od nowa, widzowie. Normalnie nie wiem, czy ja to dziś przejdę, bo zawsze na końcu się wypierdzielam. Albo w połowie, dla odmiany nie jest. Bo się dziwne rzeczy co jakiś czas lubią dziać, z tego co zauważyłem. Nagle samochód się inaczej w poszczególnych momentach zachowuje. No very nice, ja bym chciał very nice w końcu ten wyścig przejść. Mam tyle, powiem. Z tego. No, tylko deptaj ten gaz w tym sztuczu naprawdę, bo zaraz się załamie. Tak, odsuń, odsuń, tak, to jest to, co lubię w tym samochodzie. Odfrunąć. Odfrunąć i nie zaliczyć wyścigu. Po 3 godziny dłużej będę jechał. No, oczywiście. Siku zrobiłaś już, o. Gazu, gazu, gazu. Tylko bez driftów, jedź. O właśnie, 100 na godzinę, nie 70. Zakręt. Staram się na drifty nie ściągać tego samochodu, ale on sam czasem leci niestety. To jest problem jego główny. Dobra, ciśnij, ciśnij, dobra, jest dobrze. Jest dobrze, jest lepiej niż ostatnio o wiele. Troszkę się tu odbiłem, ale dobra. Jest dużo lepiej niż ostatnio, ciśniemy. Ciśniem. No ja to muszę na 3 gwiazdki zrobić, jak ja nie mogę na 3 gwiazdki wyścigu nie zrobić. Musi się udać. Tu właśnie się dużo traci pod tą górę, bo się wleczę jak taki... klamot typowy. Trochę waży pewnie taki monsterek. Zdążę czy nie? Powiedzcie, że zdążę, no błagam. Zdążę, zdążę, zdążę. Jest, jest, 3 gwiazdki, jest, 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 nareszcie. Yeah! Nareszcie, bo już normalnie czynsło mnie tu powoli. Normalnie mistrzuniu. Jest 3 gwiazdki, macie szczęście. Ostatni raz mi to było. Teraz nagle o 3 sekundy poprawiłem, a wtedy miałem 2,29, ciekawe. Łącznie o 10 sekund czas poprawiony ponad. Prawie 11, super, nie? To jest mistrzostwo. Dobra, kontynuuj i dawajcie te prezenty za ten wyścig teraz. Ej, gdzie są te prezenty, co ja miałem dostać? Oddawać to. Tu jest tablica z XP i w ogóle gdzie ja jestem? No, za wygwizdowi jakimś? Gdzie jest ta tablica? Aha, tu idzie zjechać z toru. Tu jest. Dobra, daleko nie było na szczęście. Ale mogę wyfrunąć tam, czyli widzę chmury. Tu są. Dobra, zobaczmy jeszcze mapkę, co nam się pojawiło może. Tam jest wyjazd do Meksyku. O, jest nowość tutaj. Dobra, czyli to będziemy się tutaj tym podniecać w następnym odcinku, widzowie. A ja na dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. No i przypominam o aktywności, łapki, komentarze. Pamiętajcie, mile widziane, pomagacie tym rozwijać kanał. No i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam was również na odcinki z innych gier u mnie na kanale. No i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.